Co kwietniowy odbywający się w Krakowie 4. Europejski Kongres Samorządów ma wspólnego z Legionowem? Okazuje się, że całkiem sporo. A to za sprawą wyników plebiscytu pod nazwą Gospodarny Samorząd. Spośród blisko 2800 krajowych jednostek samorządu terytorialnego wybrano w nim 5 zwycięzców. Jako miasto najlepiej zarządzające swoimi pieniędzmi eksperci wskazali właśnie Legionowo. To kolejny sukces miasta i cieszy tym bardziej, że to po raz kolejny zupełnie niezależne, bardzo wiarygodne i bardzo profesjonalne gremium, daleko od Mazowsza, daleko od Legionowa, zupełnie niezwiązane, bo ktoś mieszka, bo ktoś kogoś zna, gremium oceniło miasto po raz pierwszy w historii, że jest to najlepiej zarządzane miasto w Polsce. Drugie, trzecie miejsca w podobnych rankingach Legionowo już miewało. Triumf, na dodatek w tak licznej stawce, to jednak zupełnie co innego. Tym razem eksperci wzięli pod lupę m.in. udział podatków w dochodach, poziom wydatków inwestycyjnych i stopień wykorzystania środków europejskich. Grono, które nas oceniało wszystkie gminy w Polsce. To nie było tak, że ktoś się zgłosiliśmy, coś zapłaciliśmy. Dane statystyczne były wzięte przez ekspertów i analizowane na bardzo wielu płaszczyznach. I wyszło na to, że Legionowo jest najlepiej zarządzającym finansami miastem w Polsce. Do takiego wniosku doszli zasiadający w kapitule profesorowie z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i pracownicy tamtejszej Regionalnej Izby Obrachunkowej. Naprawdę profesjonaliści, zupełnie niepowiązani tutaj z tym naszym lokalnym środowiskiem. I robili to jakby na modelach finansowych. W ogóle nie jest to jakby kwestia oceny, tylko kwestia finansowej rzeczywistości. Myliłby się jednak ten, kto sądzi, że plebiscytowy sukces jest pochodną pękającego w szwach budżetu. Dla oceniających samorządową gospodarność fachowców miało to drugorzędne znaczenie, co zresztą oddają liczby, które jak wiadomo nie kłamią. Jesteśmy jednym z biedniejszych miast w aglomeracji warszawskiej, te dane też są dostępne. Jesteśmy najbiedniejszą gminą w powiecie legionowskim, jeżeli chodzi o ilość pieniędzy na jednego mieszkańca, to tym bardziej cieszy, tak? Bo łatwo być fajnie ocenianym, jak się jest takim kleszczewem, bo ma się jakąś ogromną kopalnię, elektrownię i są podatki. Tutaj pokazano, że te nie za duże pieniądze bardzo gospodarnie, bardzo efektywnie i bardzo mądrze są wydawane. Z podobnego jak Legionowo sukcesu cieszyły się w Krakowie jeszcze 4 samorządy. Najlepszą wiejską gminą zostały Kobierzyce. Tytuł najlepszej gminy miejsko-wiejskiej trafił do Dziwnowa. Z nagrody dla najlepszego powiatu cieszył się starosta Pruszkowski. Najlepszym miastem na prawach powiatu wybrano zaś Gliwice.